Szczerze Pańskie, dzisiaj śpiewaliśmy taką piękną pieśń Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze. Wiele osób myśli, że to jest tylko to miejsce, tutaj, gdzie się zgromadzamy na Jedności Narodowej 62. I to jest dobrze, kiedy przychodzimy. Przychodzimy w czwartek, przychodzimy w niedzielę. To jest wspaniale, kiedy mamy z sobą społeczność. Ale Bóg wzywa nas do swojej świątyni. Bóg wzywa nas do miejsca najświętszego, abyśmy mogli przed Nim stawać, abyśmy u Niego mogli wypraszać wszelkie łaski, abyśmy mogli od Niego otrzymać te najlepsze rzeczy. Chciałbym dzisiaj tylko zwrócić jedną uwagę na jeden werset zapisany w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Będą to wersety od 19 do 22, które właśnie z takim zaproszeniem Bożym dla mnie i dla każdego z was, bracia i siostry. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 19 do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli w naszych rozważaniach zwrócić uwagę, czy też skupić się na temacie drogi. Drogi, którą autor listu do Hebrajczyków tutaj nazywa drogą nową i drogą żywą. Wertując karty Nowego Testamentu, możemy znaleźć inne nazwania tejże drogi. Tych nas jest naprawdę sporo i trudno jest nawet je wszystkie wymienić, ale chciałbym kilka z nich wymienić. Słowo Boże w Nowym Testamencie mówi o tej drodze jako drodze wąskiej, pamiętamy ten fragment, czy drodze prostej, drodze wiary, drodze zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Dzieje Apostolskie w kilku miejscach mówią o tej drodze jako drodze pańskiej, droga pańska. I to jest temat mojego dzisiejszego zwiastowania, droga pańska. Na przykład w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, pierwsze dwa wersety mówią w ten sposób. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Kto to są ci zwolennicy drogi pańskiej? No oczywiście każdy z nas wie, że to są chrześcijanie, których niegdyś łapano jak zwierzęta, wywlekano z ich domów, więziono ich, a nierzadko skazywano na śmierć. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dzieje Apostolskie mówią też o ludziach, którzy są obeznani z drogą pańską. Czy obeznani z drogą pańską to zawsze są jego zwolennicy? Oczywiście, byli też tacy. Byli też tacy jak na przykład Apolos, o którym czytamy takie piękne słowa. Czytamy je również w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apolos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co odnosi się do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Dla niego, dla Apolosa, to droga była drogą bardzo ekscytującą. Choć może nie wszystko rozumiał, tak jak należało rozumieć, jednak pałając duchem wiernie nauczał tego, co odnosi się do Jezusa. I myślę, że my wszyscy jesteśmy ciut podobni do Apolosa i ciągle potrzebujemy poznawać, ciągle potrzebujemy wzrastać w znajomości prawd Bożego Słowa. I druga postać, dobrze znana nam z Biblii, też obeznana z drogą pańską. Nie tak dawno mówiłem o rzymskim namiestniku Feliksie, który przesłuchiwał apostoła Pawła. O nim właśnie jest powiedziane, że był dość dokładnie obeznany z drogą pańską. Ten jednak, choć był doskonale i dokładnie obeznany z drogą pańską, nigdy na tą drogę nie wstąpił. Dziwne to, prawda?
być obeznany z drogą pańską, a nigdy na nią nie wstąpić. I tu znowu możemy powiedzieć, iż w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, co powinni zrobić, co mówi Jezus Chrystus, co stanowi treść Ewangelii, w jaki sposób można być człowiekiem zbawionym. Są z tymi rzeczami obeznani, ale nie podjęli decyzji, by na tą drogę wstąpić i dalej tą drogą iść. Czasem nawet potrafią szydzić i mówić o ludziach wierzących jako o fanatykach, jako o sekciarzach i wymyślać jakieś inne epitety typu kocia wiary czy podobne. Po nawróceniu apostoł Paweł, gdy ten zaczął śmiało głosić Ewangelię, również jego rodacy źle mówili o drodze pańskiej. Kiedy oskarżyli go przed władzami rzymskimi, tak właśnie o nim mówiono. Mąż ten jest, stwierdziliśmy, bowiem jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Tak mówiono apostole Pawle. Tak? Rozsadnik zarazy, zarzewie niepokoju wśród wszystkich Żydów i przywódca w dodatku jakiejś sekty Nazarejczyków. Paweł jednak, broniąc się przed tym wspomnianym już dzisiaj namiestnikiem Feliksem, mówi w ten sposób. To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Chciałbym, abyś wiedział, bracie, wiedziała, droga siostro, że kiedy będziesz chciała służyć Bogu według tego, co napisane jest w Piśmie Świętym, według tego, co napisane jest w Biblii, to będą cię nazywali sekciarzem. Przygotuj się na to. Tak jest stan. Etymologia słowa sekta pochodzi od słowa łacińskiego secare, to znaczy odcinać, oddzielać. A więc to nie ten, który chce trzymać się wiernie Bożego Słowa, ale ten, który odwraca się od Słowa, odcina się od Słowa, ten jest prawdziwie sekciarzem. I choć dzisiaj diabeł, jak sądzę, pomylił adresy prawdziwych sekt, to bez względu na to, jak nas nazywają ludzi wierzących, chcemy, bracia i siostry, trzymać się wiernie Bożego Słowa i wierzyć we wszystko, co napisane jest u zakonie i u proroków. Jest kilka zasadniczych kwestii, które dotyczą drogi człowieka. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że każdy z nas, bez wyjątku, każdy z nas znajduje się na jakiejś drodze. Dzisiaj, kiedy chciałbym zapytać, na jakiej drodze się znajdujesz, każdy z nas mógłby odpowiedzieć, na jakiej drodze się znajduje. Być może niektórzy nie wiedzieliby, na jakiej drodze się znajduje, ale fakt to nie zmienia, że każdy z nas bez wyjątku znajduje się na jakiejś drodze. Na tej drodze się poruszamy. Każda droga gdzieś wiedzie, nawet jeśli nie do końca jesteśmy świadomi, gdzie ona prowadzi. Choć to trochę głupio wygląda, jeśli idę czy jadę jakąś drogą, a nie wiem, gdzie podążam. Nie wiem, jaki jest koniec tej drogi. Nie wiem, gdzie ta droga mnie zaprowadzi. W moim przekonaniu najgorsze jest to, że wielki tłum ludzi idzie, nie zastanawiając się nad tym, gdzie dojdą, jaki będzie ich koniec. Nie myślą, gdzie biegną. W tłumie pędzą z prądem, ignorując wszelkie znaki ostrzegawcze. Biegną, biegną, nie myśląc, dokąd biegną, byle szybciej, byle szybciej, byle dalej. Steve Maraboli wypowiedział kiedyś takie mądre zdanie. Powiedział coś takiego. Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi do nikąd. Powtórzę to jeszcze raz. Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi do nikąd. Albo po prostu kręcą się w kółko, błądząc, nie znając kierunku. O ile drogach mówi Pan Jezus w Słowie Bożym? O ilu drogach mówi? Przeczytajmy. Tak, Ewangelia Mateusza, bardzo znane wersety 7 rozdziału. Pan Jezus Chrystus powiada tak. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie. Szeroka droga wiedzie na zatracenie. I co jeszcze bardziej tragicznego, a wielu jest takich,
którzy przez nią wchodzą. To nie są wyjątki. Wielu jest takich, którzy idą na zatracenie. I tak powiada, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niestety niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Znalazłeś już tą drogę? A jeśli znalazłeś, czy idziesz tą drogą? To jest Boża łaska. To jest wielkie szczęście, kiedy możemy być pewni tego, że kroczymy tą wąską drogą za Jezusem Chrystusem, tą drogą, którą niewielu ludzi może znaleźć. I jeśli ją znalazłeś, to powinieneś dziękować stokrotnie Bogu, że Bóg ci to objawił, że cię wprowadził na tą drogę, że jesteś Jego własnością, że wiesz, dokąd zmierzasz, że nie pędzisz z tłumem na wieczne zatracenie, ale idziesz tą drogą, którą wyznaczył Jezus. Jezus mówi jedynie o dwóch drogach. Nie ma trzeciej drogi. Te drogi krańcowo się od siebie różnią. Te drogi naprawdę się różnią. Szeroka, jak mówimy, wiedzie na zatracenie i wielu się na niej znajduje, wąska zaś wiedzie do żywota i niewielu ją znajduje. Jaki mamy wybór? Jaki mamy wybór? W zasadzie tylko jeden. Drogi szerokiej nie musimy szukać. Każdy człowiek, który przez nawrócenie czy pokutę nie wszedł na drogę wąską, to od chwili narodzenia aż do śmierci znajduje się na drodze szerokiej, prowadzącej do wiecznej zguby. To wiemy. Drogą wąską trzeba znaleźć. Tak, wąską drogę trzeba znaleźć. Nie tylko wiedzieć o niej, że taka istnieje, ale trzeba ją znaleźć, a potem wstąpić na nią i tą drogą podążać do życia wiecznego. Apostoł Paweł wraz z swoim towarzyszem Barnabą dotarli niegdyś do małej miejscowości, nazywała się Listra. To było pogańskie miasto, czczące pogańskie bóstwa, takie jak Zeus czy Hermes, ale na skutek cudu uzdrowienia człowieka cierpiącego na bezwład nóg mieszkańcy mogli usłyszeć z ust apostoła przesłanie Ewangelii. Wtedy to kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa wraz z ludem chciał złożyć apostołom ofiary. Apostoł rozdarł swoje szaty i głośno zawołał w ten sposób. Ludzie, co wy robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń on pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkiwał dawać o sobie świadectwo przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Co ciekawego czytamy w tym tekście? Bóg swojej niezmierzonej łasce pozwalał, oczywiście pozwalał do czasu, wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. I mnie i tobie, bracie i siostro, do jakiegoś czasu Bóg pozwalał, czy też jeszcze pozwala, chodzić własnymi drogami. Ale zbliża się dzień, kiedy słyszymy Ewangelię. I zbliża się dzień, kiedy musimy zadecydować, bo Bóg chce nas wezwać do tego, abyśmy weszli z tej szerokiej drogi na tą drogą niską. I Bóg wszystkim poganom niegdyś pozwolił chodzić własnymi drogami. Ba, dawał też im liczne świadectwa swojej dobroci i łaski. I każdy z nas może mieć to świadectwo, bez względu na to, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący, może zaświadczyć o tym, jak w wielu sytuacjach w jakiś nadzwyczajny sposób Bóg zadziałał i choć może tego nie przypisujemy Bogu, to jesteśmy świadomi, że On zachowywał nasze życie. To było świadectwo Jego dobroci i łaski. Czy to jednak zmieniło nastawienie mieszkańców Listry, kiedy widzieli nawet cud, by iść za Bogiem, który był im tak bardzo przychylny? Czy będąc świadkami tak ogromnego cudu, jaki wydarzył się na ich własnych oczach, mogli uwierzyć Bogu i pójść za Nim drogą, porzucając swoje pogańskie zwyczaje, pogańską religię? Nie. Czytamy zakończenie tej historii bardzo smutne. Czytamy w Słowie Bożym, tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł.
Czy możemy sobie to wyobrazić? Ludzie, którzy przyszli z dobrą nowiną, którzy czynią tak wielkie rzeczy, które tak wielkie dobrodziejstwo wyświadczyli wobec człowieka chorego na bezwład nóg, stał się autentyczny cud. W jednej chwili chcą złożyć im ofiary jako bogom, a w drugiej chwili kamienują ich i wywlekają za miasto, bo sądzą, że to już koniec, że ten człowiek, Paweł i Barnaba umarli. Mamy takie powiedzenie, wiara czyni cuda. Spotkaliście się z takim określeniem, prawda? Wiara czyni cuda. Ale jak się okazuje, oglądanie cudów nie tworzy wiary. Wiara czyni cuda, ale oglądanie cudów nie tworzy wiary. Wiara charakteryzuje się zaufaniem do Jezusa i świadomym wkroczeniem na drogę, która prowadzi do zbawienia. W przypowieściach Salomona czytamy takie piękne słowa. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste. Dalej pisze, każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. I nawet droga głupiego wydaje mu się właściwa. Droga głupiego wydaje mu się właściwa. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I tak myśli większość ludzi. Wydaje im się, że droga, którą idą, jest drogą właściwą, jest drogą słuszną, ale właściwą jest tylko jedna droga. Nie ma innych dróg. To jest droga Pańska. Jeśli nie jesteś na tej drodze, to po prostu błądzisz i idziesz w niewłaściwym kierunku, bez względu na to, czy idziesz nią powoli, czy gonisz jak na autostradzie. Cytowaliśmy już to zdanie, mianowicie kierunek jest ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd. Z kolei ojciec Kościoła, święty Augustyn, powiedział tak, to jest też bardzo ważne zdanie, warto je sobie gdzieś tam zapisać w umyśle, czy nawet na jakimś notatniku. Błądzenie jest rzeczą ludzką. To fakt. Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Oczywiście mamy prawo błądzić, ale tkwić w błędzie to jest rzecz diabelska. Diabłu na tym zależy, abyśmy w takim błędzie, nawet kiedy rozpoznajemy go jako błąd, mogli dalej tkwić. Czasem, kiedy rozmawiam z ludźmi nienależącymi do naszego Kościoła, a są to ludzie przeważnie należący do litościwie panującego nam Kościoła w naszym kraju, nie mogą się nadziwić, jak narzekają na swoich przewodników duchowych, jak bardzo są zgorszeni ich niemoralnością, aktami pedofilii, alkoholizmem, chciwością na pieniądze. Przyznają jednocześnie, że celibat, spowiedź, chrzest dzieci, modlitwa różańcowa, bałwochwalstwo, uprawianie polityki w Kościele nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. Czasem ci ludzie mówią wprost, pastorze, powinno być tak jak u was. Podoba nam się wasz Kościół. Ale co z tego, że mówią? Co z tego, że mówią? Kiedy nic nie robią, by pójść za tym, co jest dobre, co jest słuszne, co jest biblijne. W dalszym ciągu trwają w błędzie. Gdyby tylko chcieli uwierzyć Augustynowi, że błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Oby ich sumienia w tych ludzi były poruszone do zmiany duchowego życia. Kiedy apostoł Paweł dotarł do Aten na Areopagu, powiedział Ateńczykom takie słowa. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, lecz teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystko przez wskrzeszenie go z martwych. Czy powiedział coś nowego? Czy od wieków Bóg nie przemawia w ten sposób do ludzi? Popatrzmy raz jeszcze na to, co mówi Salomon w swoich przypowieściach. Przypowieści 8 rozdział, wersety 32-35. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie. Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy.
Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Również psalmista Dawid radzi w ten sposób. Znamy ten werset, często go cytujemy. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Piękne to jest. Piękne to jest, kiedy możemy i za radą Dawida powierzyć naszą drogę Bogu. Bo kto lepiej zna naszą drogę? Kto lepiej potrafi nas poprowadzić? Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Na początku naszych rozważań zacytowaliśmy słowo z listu do Hebrajczyków, zachęcające nas, abyśmy wstąpili na drogę żywą i nową. A kiedy powierzymy się Panu, to już nie będzie nasza droga, ale to będzie Jego droga. On sam chce nas prowadzić i strzec od wszelkiego zła. On obiecał iść przed nami, torując nam naszą drogę. Jeden z wielkich duchownych ewangelickich XX wieku, który został zamordowany przez nazistów pod koniec II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Flossenbürgu, Dietrich Bonhoeffer powiedział tak. Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami. Piękne to. Bóg toruje naszą drogę. Mamy nawet taką pieśń. Tak, Pan Jezus sam toruje drogę mą. I nie każe nam iść żadną inną drogą, jak tylko tą, którą On sam przemierzył i na której by nie szedł przed nami, On idzie, abyśmy mogli wiernie Go naśladować. Autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia również, jak na tę drogę mamy wstąpić. To bardzo proste. Jak na taką drogę wstąpić? To bardzo proste. Pisze tak. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Szczere serce, szczera pokuta i nawrócenie, potwierdzone owym obmyciem na ciele wodą czystą, sprawiają, że wchodzimy na drogę prowadzącą do zbawienia. Już wcześniej z ust Jezusa Chrystusa padły te znane słowa. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Po co, bracia i siostry, wchodzimy na tą drogę? Po to, by iść naprzód, wzrastając w Panu, pokonując każdą przeszkodę, pokonując każdą zasadzkę diabelską, zwyciężając każdy grzech. Droga za Panem to droga uświęcenia, dojrzewania, od stanu niemowlęcia do stanu męskiej doskonałości. To droga do dorastania, do wymiarów pełni Chrystusowej, jak powiada Paweł w liście do Efezjan. Na tej drodze Pan nas zmienia, na tej drodze Pan nas przekształca. Nie jesteśmy doskonali, ale pragniemy takimi być i dlatego poddajemy nasze serca naszemu Bogu. Oczywiście zmiana na tej drodze jest nie tylko częścią naszego życia, ale jest rzeczą konieczną w Bożej strategii. Przede wszystkim wtedy, kiedy wchodzimy na tą drogę, zmieniają się nasze zadania, abyśmy mieli moc i mogli zmieniać tenże świat, który jest wokół nas. Biblia pełna jest historii zmienionych serc przez Boga. Nie przez kogoś innego, nie przez wysiłki człowieka, ale Bóg zmienia serca. Popatrzmy chociażby na historię Gedeona. Bóg zmienił go, by z rolnika zrobić generała. Co za wspaniały awans. A Maria, będąc prostą dziewczyną, została matką samego Jezusa. Apostoł Paweł z powodu spotkania Jezusa zmienił swoje życie i z człowieka fanatycznie usposobionego do swojej religii stał się apostołem opowiadającym Ewangelię wszystkim narodom. Starotestamentowego Józefa Bóg przekształcił z małego braciszka w egipskiego księcia. Dawida przeprowadził przez drogę od pasterza do króla. Piotr chciał łowić ryby, ale Bóg powołał go, by stał się przywódcą pierwszego kościoła. Bóg naprawdę zmienia życiowe przydziały, zmienia tych, którzy chcą iść jego drogą. Że przechodzimy zmianę, nie jest, jak powiedziałem, naszą zasługą. Sprawia to Bóg przez moc swego świętego Ducha, który mieszka w nas. Tylko chrześcijaństwo daje prawdziwe życie. Życie wieczne, życie w pełni. Ale z drugiej strony pokazuje wyraźnie, że droga do życia prowadzi przez śmierć starego człowieka, starej natury człowieka. A tak nawiasem mówiąc, życie dzięki śmierci,
to jeden z najgłębszych paradoksów wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskiej drogi. Nie ma innej drogi. Wszystkie inne drogi wydawają się i wydawać się mogą piękne dla nas, a nawet wydawać się nawet i chrześcijańskie, ale tylko śmierć dla świata i zmartwychwstanie dla Chrystusa czyni nas prawdziwymi chrześcijanami. Najgorszą zaś tragedią dla człowieka jest żyć tak zwanym chrześcijaństwem bez Chrystusa, Ewangelią bez krzyża, zbawieniem bez pokuty, chodzić do kościoła od lat i nie być kościołem. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Ktoś chodzi do kościoła i nie jest kościołem? Ale tak właśnie się bywa, tak właśnie bywa. Tak wiele ludzi się oszukuje i to jest tragiczne. Tragiczne jest również to, że kiedy będąc na tej drodze, ulegamy rozmaitym pokusom i podszetom diabelskim. Ktoś szedł na tą drogę już, znalazł ją. Ale teraz, będąc pod wpływem różnych złych mocy, szuka diabła, aby zawrócić z tej drogi, aby zejść z niej. I diabeł zrobi wszystko, by cię zawrócić z tej drogi. I w wielu przypadkach mu się udaje z pełnym powodzeniem. Nawet i w czasach Jezusa, kiedy czytamy Boże Słowo, niektórzy uczniowie Jezusa, słysząc twardą naukę, zawróciło, już więcej z nim nie chodziło. Apostoł Paweł wspomina niejakiegoś Demasa, który odszedł, umiłowawszy świat doczesny. Słowo Boże ostrzega nas przed takimi pożądliwościami grzechu, które odprowadzają nas od Chrystusa. Słowo Boże powiada tak, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami przeróżne cierpienia. Można więc zboczyć z drogi wiary, uwikłać się w przeróżne cierpienia. I to jest ciągłe ostrzeżenie dla nas ludzi wierzących. Paweł wspomina też Hymneusza, Filetosa i Aleksandra Kotlarza, którzy z drogi prawdy zboczyli, a zamiast zachować wiarę i dobre sumienie, odrzucili je i stali się rozbitkami w wierze. Kiedy Izraelici po 400 latach niewoli wyszli z Egiptu, znamy tą historię, by iść do ziemi obiecanej, ciągle okazywali niezadowolenie, ciągle szemrali, a też próbowali z powrotem wracać do ziemi niewoli. Czy niesłusznie, że do ziemi obiecanej wtedy nie weszli? Że ciała ich zasały pustynię, jak mówi Boże Słowo? Pomyślmy o takiej sytuacji. Mamy od niedawna nową, wspaniałą drogę do Koszalina. Chyba kierowcy już wszyscy nią jechali, prawda? No, ona prowadzi i do Koszalina, i do Szczecina. Ale czy wjeżdżając na drogę tu w Kołobrzegu, możemy powiedzieć sobie, o, już jestem w Koszalinie, a bądź w Szczecinie? Nie, tą drogą trzeba przebyć, tą drogą trzeba przejechać. A teraz sobie wyobraźmy, że na tej drodze się zatrzymujemy. Znaleźliśmy wspaniały parking, piękny parking, wygodny, i powiadamy, ja już nigdzie się więcej nie rusza, tutaj zostanę. Czy wtedy osiągamy cel naszej podróży? Czy wtedy dojedziemy do miejsca przeznaczenia? Albo jeszcze gorzej, gdy na tej drodze zawracamy, albo zbaczamy z trasem, jedziemy w odwrotnym kierunku. Co wtedy? Co wtedy? Na drodze do naszego niebiańskiego Kanaanu nie wolno nam się ani zatrzymywać, ani tym bardziej zawracać z drogi. Obyśmy to zapamiętali, bracia i siostry. Ani się zatrzymywać, ani zawracać z tej drogi. Biblia powiada wszakże tak. Nie początek, ale koniec zbawia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I dodaje w liście do Hebrajczyków takie słowa. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, o uwaga, co to będzie, jeśli się cofnie? Nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy zachowują wiarę i zachowują duszę. Jakże warto dzisiaj też Boga prosić, Panie, daj mi tej siły, abym nigdy się nie cofnął, abym nigdy nie zawrócił, abym nie zginął na tej drodze, ale mógł osiągnąć to życie wieczne, które Ty mi wyznaczyłeś. Pozwólcie, bracia i siostry, że powiemy sobie bardzo krótko, jak to się dzieje, że człowiek odchodzi od wiary, że człowiek cofa się na drodze za Chrystusem? Jakie są etapy zeświadczenia człowieka niegdyś wierzącego?
Może nie u wszystkich wygląda to jednakowo i proces ten nie jest czasem szybki, czasem jest powolny, ale efekt jest zawsze ten sam. Najpierw pojawia się w mojej opinii brak osobistej modlitwy. Brak modlitwy nie tylko w zborze, na publicznych nabożeństwach, ale też i w domu. Zapominamy o nim. Kiedy zaprzestajemy się modlić, kiedy zaprzestajemy modlitwy, często również zaprzestajemy potem studiowania i czytania Bożego Słowa, to jest Pisma Świętego. Potem zaczyna się proces obniżania standardów codziennego chrześcijańskiego życia. Człowiek zaczyna wracać do swojego starego życia, stylu życia, starych nawyków, a nawet i starych grzechów. Nie razi go już grzech, jak wtedy, gdy się nawracał. Taki stan powoduje, że zaczynamy opuszczać zgromadzenia zborowe, najpierw spotkania tygodniowe, a potem coraz częściej i niedzielne, by w końcu w ogóle zaprzestać przychodzenia do kościoła. Taki człowiek najczęściej tłumaczy się, przecież Bóg jest wszędzie, mogę pomodlić się w domu, nie muszę bywać na zgromadzeniach. A potem zaczyna kwestionować nauki biblijne, wydaje mu się, że może przestawać w łączności z Chrystusem, nie będąc w łączności z Jego ciałem, co za tragiczna pomyłka. Chrześcijanin nie żyje w pojedynkę, to jest oczywiste. I w końcu taki człowiek nabiera przekonania, że każda religia jest dobra, że można być dobrym człowiekiem bez Chrystusa i odchodzi do Niego, idąc wprost w czeluści piekła. Taka jest droga. A gdybyś dzisiaj chciał skontrolować swoje życie, na którym etapie jesteś? Na etapie odchodzenia czy na etapie wzrostu? To bardzo ważne, abyśmy się nad tym zastanawiali. Dlatego też Biblia ostrzega nas. Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z nas nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Mamy baczyć jeden na drugiego, napominać się w miłości, dopóki jest szansa na ratunek. Jak w owym liście do Hebrajczyków mamy takie zalecenie. Dlatego opadłe ręce i odlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, choć o nią ze łzami zabiegał. Piękny jest fragment Bożego Słowa. Powinniśmy go czytać częściej, dla nas osobiście, dla naszego dobra duchowego, abyśmy rzeczywiście nie sprzedawali Bożej łaski za miskę soczewicy, bez względu na to, jak ta miska dzisiaj miałaby wyglądać, co ona miałaby oznaczać. Tendencją każdego człowieka jest, aby uchwycić to, co teraz, to, co teraz. Nie myśli o wieczności, nie myśli o tym, co go czeka. Dlatego też nie bądźmy jak Ezaw, bo kiedy przyjdzie czas spotkania z naszym Panem, nawet gdybyśmy ze łzami zabiegali, los nasz nie będzie odwrócony. Dlatego też Biblia zwraca się do nas z pięknym wezwaniem. Zapisane jest w przypowieści Salomona, 24 rozdział, werset 11. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. To jest nasze zadanie. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Nie tak dawno z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau były więzień tego obozu, pan Marian Turski, mówił o 11. przykazaniu. Jak ono miało brzmieć, pamiętacie? Nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny, bracie i siostro. To słowo, które też Bóg kieruje dzisiaj do mojego serca, do twojego serca. Nie bądź obojętny. Ratuj tych, którzy idą na śmierć. Nie bądź obojętny.
Apostoł Jakub powiada: bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy z prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Mamy dzisiaj zadanie, nie tylko na ten tydzień, ale całe nasze życie, abyśmy idąc przez ten świat mogli rozglądać się, aby samemu nie potknąć się, aby samemu nie zatrzymać się na tej drodze, aby samemu nie zawrócić tej drogi, ale też i rozglądać się. Być może obok nas jest ktoś, kogo trzeba pociągnąć ze sobą. Być może kogoś trzeba uratować. To może być osoba najbliższa tobie. To może być mąż, żona, matka, ojciec, dziecko twoje. To może być sąsiad twój czy kolega z pracy. Ktokolwiek by to nie był. Jeśli widzisz, że idzie tą szeroką drogą na wieczne zatracenie, zatrzymaj go. Zatrzymaj go. Bo przecież idzie na stracenie. Tych wybranych, wydanych na śmierć, który się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Nie bądź obojętny na ich los, bo przecież Bóg pragnie, aby był zbawiony każdy człowiek. I ci wszyscy, którzy są wokół nas, ci wszyscy niezbawieni, którzy są wokół nas, ci potrzebują tej Ewangelii, tą Ewangelię słyszeć z twoich i moich ust, abyśmy rzeczywiście nie byli obojętni wobec takich ludzi i abyśmy mogli ratować tych, którzy idą na wieczne zatracenie. I chciałbym, abyśmy się dzisiaj o to modlili, aby Bóg dał nam siłę, aby Bóg dał nam odwagę, byśmy rzeczywiście nie byli obojętnymi na los żadnego człowieka, a przede wszystkim też nie byli obojętni na nasz własny los. Jeśli dzisiaj jesteś na tej szerokiej drodze, nie tylko się zatrzymaj, ale natychmiast skręcaj na wąską drogę, bo ona wiedzie do zatracenia, bo ona wiedzie wieczne potępienie. Czy wiesz, jak długo możesz kroczyć tą drogą, kiedy będziesz miał szansę, aby na wąską drogę wejść? Jeśli cokolwiek wiesz o drodze pańskiej, jeśli cokolwiek wiesz, jak się na nią dostać, dzisiaj o tym czytaliśmy, to nie tylko zachowuj to w swojej pamięci, aby o tym wiedzieć, ale aby na tą drogę wstąpić. I o to dzisiaj chcemy się modlić. Powstańmy może. My Tobie gorąco dziękujemy, że to Ty jesteś najbardziej zainteresowany tym, abyśmy trafili w właściwe miejsce i szli właściwą drogą. Dzięki Ci, Panie, że przed wiekami już wyznaczyłeś drogę pańską. Tą drogę, o której powiedziałeś, że głupi na niej nie zbłądzi. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci, że dajesz nam zawsze szansę, że możemy w każdej chwili na tą drogę wstąpić, a też i dajesz nam siły, aby tą drogą kroczyć. Boże, dzisiaj Ci prosimy, zachowaj nasze życie. Ja Cię proszę o swoje życie, zachowaj moje życie, abym nigdy się nie zatrzymywał, abym nigdy nie zawracał, Panie, czy też szukał innych dróg, ale mógł iść tą drogą, którą Ty mi wyznaczyłeś. A też o to samo proszę Cię dla moich braci i dla moich sióstr. Daj nam siłę, Panie, kroczyć za Tobą. Daj nam siłę, Panie, abyśmy mogli wzracać Tobie, a też na końcu, aby odebrać tą nagrodę chwały, jaką masz przygotowaną dla każdego, kto wytrwa do końca. Panie, ale też dzisiaj w szczególny sposób chcę się modlić i za tymi, którzy być może znają drogę pańską. Być może oni słyszeli niejednokrotnie. Być może, Panie, też i doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. Bo przecież Twoje warunki są takie proste, a jednak opierają się, jednak wolą iść z tłumem, biegną, nie wiedząc nawet, dokąd biegną. Panie, uświadom to dzisiaj, że szeroka droga prowadzi na zatracenie, że też wielu na niej się znajduje i dlatego też pozwól, Boże, też dać na tyle mądrości, na tyle odwagi, aby wstąpić na Twoją drogę. Prosimy Cię o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.